Dzień dobry, nazywam się Filip Karman, witam i zapraszam na kolejną już rozmowę z cyklu Rozmów o mieście. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie w drodze do szkoły. No niestety nie w studiu, a zdalnie są goście. Arkadiusz Niezgoda, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Kowalik, aktywista, członek Towarzystwa dla Natury i Człowieka, Porozumienie Rowerowe, kłaniam się. Dobry wieczór. Panowie, zaczynamy. Myślę, że pytanie do pana dyrektora jako pierwszego. Czy miasto realizuje działania na rzecz programu Bezpieczna droga do szkoły? No a jeżeli tak, to w jakim zakresie, jak one wyglądają? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, z tego co ja odpowiadam za pracę swojej komórki organizacyjnej, czyli Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, i tutaj w tej kwestii moja wiedza jest najszersza. My jako Wydział tego typu programu w literalnej jego formie nie prowadzimy. Natomiast no, działania Wydziału zmierzając także do ochrony i też i niechronionych uczestników ruchu drogowego z dużym właśnie naciskiem na dzieci. Krzysztof, słowo aktywisty w temacie. To ja może w ogóle słowo wstępu, bo my w tym roku jako Towarzystwo Natury i Człowieka robiliśmy projekt Bezpieczne Szkoły w Lublinie, gdzie staraliśmy się wspólnie wypracować razem ze społecznością szkolną pewne postulaty dotyczące poprawy bezpieczeństwa pod szkołami właśnie w tym ruchu drogowym. No, przyszedł koronawirus, trochę nam to wszystko zepsuł. Udało nam się jednak pewne rzeczy zrobić. Zrobiliśmy między innymi ankiety dotyczące opinii tego, jak czują się poszczególne grupy w bezpieczeństwie ruchu drogowego właśnie. Jak to bezpieczeństwo oceniają nauczyciele, jak oceniają uczniowie, jak oceniają rodzice. No i tu z tych działań, które na przykład realizuje miasto, to wszyscy bardzo pozytywnie wypowiadali się o, jak to nazywają, panach stopkach, czyli tych osobach, które przeprowadzają dzieci pod szkołami. No ja z drugiej strony muszę zwrócić uwagę, że sama obecność takiej osoby wskazuje na to, że to jest jednak miejsce niebezpieczne. I pytanie, czy na tych głównych ciągach, na których dzieci idą do szkoły, powinni stać osoby, które przeprowadzają dzieci przez przejście, czy jednak jest tam wystarczająco bezpiecznie? No i właśnie dochodzimy do pytania także do pana dyrektora. Panie dyrektorze, czy urząd wie albo zdaje sobie sprawę, jakim środkiem transportu dzieci docierają do szkoły, czy dojeżdżają, czy są dowożone? No i także jak ma się do tego rejonizacja, bo to przecież elementy ze sobą powiązane. To ja też troszeczkę słowem wstępu, tak dla kontrsłowa dla pana Krzysztofa. W zeszłym roku my jako urząd rozpoczęliśmy pewien program, który nazywał się audytami bezpieczeństwa przy szkołach. On nie został przez nas zakończony z różnych powodów, między innymi także i kwestii koronawirusa i też nie do końca rozumieliśmy kierunek, w którym chcemy pójść. Natomiast także i to ankietowanie, o którym tutaj kolega wspomina, było przeprowadzone. My na to dodatkowo nałożyliśmy badania zachowań uczestników ruchu przez to współpracowaliśmy między innymi z kołami naukowymi uniwersytetów i politechnik. Także mieliśmy ankietowanie wśród uczniów, wśród rodziców, wśród nauczycieli i także i własne obserwacje. Także tych zachowań, tych naruszeń zachowań zaobserwowaliśmy bardzo dużo. Bardzo dużo zaobserwowaliśmy także jednak pozytywnych akcji i samych uczniów i rodziców tych uczniów. Bardzo tak? Proszę, przejdźmy do pytania o kwestię transportu dzieci do szkół, czyli przede wszystkim środek transportu, no i rejonizację jako ten element. Właśnie tutaj chciałem przejść do tej części, bo my wybraliśmy sobie pięć tak z naszej perspektywy różnych rodzajów szkół, czyli szkołę na przykład w dużym osiedlu mieszkaniowym, gdzie ta rejonizacja pokrywa się z osiedlem i większość dzieciaków dociera do tej szkoły tak jakby z osiedla, czy jest dowożona przez rodziców, czy doprowadzana, czy sama w starszych klasach dochodzi, ale wybraliśmy te szkoły położone tuż koło granic administracyjnych miasta lub w miejscach, w których wiemy, że dzieci są ewidentnie dowożone. Więc tutaj rejonizacja szkoły i lokalizacja tej szkoły na pewno ma znaczący wpływ na to, jakie są zachowania przy takiej szkole, bo inaczej inna grupa dzieci inaczej się zachowuje, jeżeli mówimy o szkole podstawowej, chociażby na osiedlu Prusa, jako przykład podam,
szkoły położonej w teorii wewnątrz osiedla, ale już osiedla kilkudziesięcioletniego, gdzie tam zaobserwowaliśmy no, dosyć ciekawe dla nas zachowanie, że tam większość dzieciaków jest do szkoły dowożona. Ale już na przykład szkoły położone czy na Czechowie, na tych trochę młodszych osiedlach, tam sporo dzieciaków jest jednak do tych szkół doprowadzana czy przez rodziców lub przez starsze rodzeństwo. Środki transportowe oczywiście są różne, jest to zależne i od pogody, i od własnych zainteresowań dzieciaków, ale mieliśmy pełną gamę. Mieliśmy przyjścia oczywiście piesze, mieliśmy wrotki, hulajnogi, mieliśmy rowery. No i niestety mieliśmy też rodziców dowożących te dzieci i wzajemnie trąbiących na siebie przed samą szkołą, bo najlepiej dziecko swoje dowieźć po schodach do szkoły, nie patrząc na to, co się dzieje w okolicy. Także tych zachowań jest pełna gama i tu jest duże pole do popisu także i przed miastem, żeby w jakiś sposób to uregulować. Komentarz Krzysztofa Kowalika. Znaczy, bardzo chętnie, bo jako że jesteśmy po tych ankietach, to na świeżo mam też wyniki z 5 szkół, w których my byliśmy. Pozwolę je sobie teraz zaprezentować. I to wygląda mniej więcej tak. Ja, tak jak mówiłem, my pytaliśmy każdą grupę, jakby jak to oceniają, więc tu mamy wyniki i tego, co powiedzieli rodzice, i tego, co powiedzieli uczniowie. Jak widać, nie zawsze się to pokrywa. Większość osób w szkołach, które przepytywaliśmy, dochodzi do nich pieszo, bo są to w większości właśnie szkoły na tych starszych osiedlach, rejony też nie są zbyt duże, to jest około 40%. Kolejna grupa to są osoby dojeżdżające samochodem i tutaj są różne deklaracje. Rodzice deklarują 25-24%, że dojeżdża samochodem, aż tylko 14% uczniów deklaruje, że dojeżdża samochodem. Mamy też około 10% udział dzieci, które dojeżdżają komunikacją miejską. No i mamy rowery. I tu szczerze mówiąc dla mnie bardzo duże pozytywne zaskoczenie, ponieważ deklaruje około co piąty uczeń, że dojeżdża, co piąty uczeń, co piąty rodzic deklaruje, że dzieci docierają do szkoły rowerem. To jest moim zdaniem bardzo wysoki wynik, być może nawet trochę zaniżony, ale pamiętam, że kilka lat temu, gdy jako organizacja rowerowa zaczynaliśmy we współpracy między innymi z Urzędem Miasta kampanię zachęcającą do dojeżdżania rowerem do szkoły, no to do tych szkół na rowerze praktycznie nikt nie dojeżdżał. No a teraz mamy już 20% udział, prawie 25% udział rowerzystów, którzy dojeżdżają do szkół, no to wynik jest bardzo wysoki. No ale tu jakby moim zdaniem przede wszystkim widzimy, że większość tych uczniów dociera do szkoły pieszo. Co jeszcze mógłbym dodać, że rodzice też bardzo pozytywnie oceniają tą kampanię, która była robiona. Chodzi o kampanię Rowerowa Wiosna. Niestety w tym roku nie znalazła się na nią pieniądze, nad czym bardzo ubolewamy. Sytuacja później się okazała taka, że i tak by się jej nie udało zrealizować, ale to była super kampania, która jakby z poziomu nikogo nie dojeżdżającego do szkół w tym momencie sprawia, że mamy 20% udział rowerzystów. Rodzice mówią, że dzieciaki po pierwsze uczą się jeździć rowerem, ruszają się, no i to jakby wszystko jest pozytywne. Natomiast problem, no mamy ten udział pewien uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły samochodem. I tutaj z ankiet, gdzie pytaliśmy rodziców i dzieci o to, co jest największym problemem pod szkołą, to dużo osób wskazywało właśnie na to, że dużym problemem są te osoby, jak to pan dyrektor powiedział, które starają się samochodem wjechać po schodach do szkoły. Czyli tutaj jakby większość osób deklaruje, że samochody pod samą szkołą są dużym problemem. Dobrze panowie, o tym porozmawiamy, bo to rzeczywiście temat warty dyskusji, warty tego, żeby się nad nim pochylić. Spróbujmy może bardziej ogólnie scharakteryzować to, w jaki sposób Urząd Miasta wpływa na bezpieczeństwo najmłodszych w rejonach szkół. Panie dyrektorze, gdybyśmy mieli załóżmy 5 takich elementów wybrać, które wy stosujecie, wprowadziliście, wdrożyliście, co by to było? Czy na pewno te elementy, które ja wymienię, to tak jak mówiłem na wstępie, będą dotykały kwestii związanych z zarządzaniem ruchem na drogach, czy ogólnie kwestii związanych z mobilnością. Za wszystkie działania, które podejmuje gmina, no ja tutaj nie mogę się wypowiadać, bo jest ich na pewno dużo więcej niż to, co ja wymienię. My jako wydział na pewno zwracamy szczególną uwagę przy zatwierdzaniu, uzgadnianiu projektów stałej organizacji ruchu, a przede wszystkim czasowej organizacji ruchu, która powoduje pewien bałagan w okolicy, w każdej okolicy, już w rejonie szkoły to na pewno,
sami rozpoczęliśmy program, on na razie jest programem w cudzysłowie papierowy, to znaczy mamy przygotowany kilka projektów do wdrożenia, my je nazywamy projektem ogólnie bezpiecznym pieszym, natomiast skupiliśmy się na razie na głównych przekrojach ulicznych, dużych przekrojach ulicznych, ale mamy także rozpatrzonych kilka ulic, gdzie mieliśmy wnioski chociażby z dyrekcji szkoły, na przykład Aleje Warszawskie w ten sposób. Tam, gdzie mamy duże potoki dzieciaków przekraczających dużą ulicę, także zwracamy na to uwagę między dużymi dzielnicami na ulicy Andersa czy na ulicy na Alejach Jana Pawła II. Także kwestie bezpieczeństwa tych najmłodszych, tam wszędzie, gdzie możemy zaingerować, to ingerujemy. Także zmiany oznakowania, wprowadzanie fizycznych elementów uspokajania ruchu. Myślę, że następnym kierunkiem mogłoby pójść na pewno nie wszędzie, ale gdzieś lokalnie w sprzyjających warunkach wręcz zamykanie niektórych ulic, które bezpośrednio prowadzą do ulicy. Obecnie mamy na warsztacie tego typu szkołę na osiedlu, może bym się tutaj nie wychylił z niewłaściwą nazwą, na dawnym osiedlu Kruczkowskiego, szkołę przy ulicy Róży Wiatrów. Tam jest właśnie tego typu ciekawe zjawisko, które wykorzystując po prostu warunki terenowe, możemy trochę tego bezpieczeństwa więcej dzieciakom zapewnić. Tam, gdzie w rejonie szkół mamy sygnalizację świetlną, no to oczywiście optymalizujemy programy sygnalizacji świetlnej, żeby tamować potoki ruchu, żeby tym pieszym zapewniać większą swobodę, większy czas, żeby nie dochodziło do czasami czy przebiegania, czy jakiegoś wkraczania, żeby zdążyć na sygnale czerwonym. No, wiele tego typu działań, także i kampanie, tutaj pan Krzysztof troszeczkę mija się z prawdą, mówiąc, że nie było w zeszłym roku pieniędzy. Pieniądze były, one zostały oczywiście ze względu na sytuację w międzyczasie oddane, ale pieniądze na kampanię rowerową były. Tą wiosenną, tą, którą przez kilka lat było współpracę z Porozumieniem Rowerowym. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, to z powrotem ruszymy z tą kampanią, bo to jest coś nieocenionego i tutaj wielki ukłon dla społeczników, że z takim tematem ruszyli tak wiele, przez tak wiele lat razem z gminą współpracowali. Mam nadzieję, że wrócimy do tego, może w troszeczkę innej formule, ale jest to na pewno program pokazujący dzieciakom, jak się zachowywać na ulicy, pokazujący, że policjant to nie jest nic strasznego, że rowerem da się do szkoły dojechać, że da się do szkoły bezpiecznie dojść. Także te działania edukacyjne wśród tych najmłodszych na pewno są bezcenne i tutaj trzeba wszelkie środki podejmować, żeby młodzież edukować. Krzysztof, a twoim zdaniem za co pochwaliłbyś Urząd Miasta, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym? Ewentualnie co ci się nie podoba? Może masz dla pana dyrektora rady bądź propozycję? Czyli ja niestety będę miał dużo dłuższą listę tego, co nam się nie podoba i co w sumie od lat zgłaszamy. Z tego, co nam się podoba, no to właśnie szczerze mówiąc bardziej dziękuję w imieniu rodziców. Pan Stopek jest doceniony przez społeczności szkolne. Ja bym na pewno pochwalił to, że w ostatnich latach uporządkowano w pewien sposób strefy uspokojonego ruchu, czyli strefy, gdzie prędkość samochodów ma wynosić 30 km na godzinę. Niestety jest tu pewien problem, bo to nam wyniknęło później z ankiet rodziców. Wszyscy rodzice mówili, że pod szkołą powinien być uspokojony ruch. Sprawdziliśmy i okazało się, że pod każdą szkołą w teorii ten ruch jest uspokojony. Niestety jakby za tymi znakami strefy tempo 30, ograniczenia prędkości, nie poszły żadne rozwiązania, może nie żadne, ale nie poszło dużo rozwiązań ograniczających fizycznie tą prędkość ruchu. Także mamy jakby od rodziców pewne zgłoszenia. Co ja mógłbym powiedzieć? To, co jako rodzice przede wszystkim zgłaszają, że ich zdaniem pod szkołami brakuje takich stref kiss and ride, czyli strefy, w której po prostu zatrzymujesz się na drodze, wysadzasz dziecko i jedziesz dalej. Tutaj też społeczność na przykład przy szkole podstawowej numer 4 na Bazylianówce podkreśliła, że oni w sumie mają taką jakby strefę, bo dojazd do szkoły jest jednokierunkowy z jednej strony, tylko problem jest tam taki, że dzieciaki wysiadają po przeciwnej stronie niż jest szkoła, czyli jakby droga jednokierunkowa jest zrobiona w niewłaściwym kierunku, bo gdyby dzieci wysiadały bezpośrednio pod szkołą, nie musiałyby później przechodzić przed samochodami. To ogólnie dużo szkół zwraca na to uwagę, że jest problem, jeśli pod samą szkołę mogą podjechać czy nauczyciele, jeśli mogą podjechać od frontu wejścia.
Druga rzecz, jeśli jest pod szkołą ruch dwukierunkowy, to też często jakby sprawia problem. Dużo lepszy byłby ruch jednokierunkowy. A tutaj z takich jakby zarzutów, które my podnosiliśmy, to nie zdążyłem sprawdzić, jak wygląda sytuacja teraz, ale na przykład pod szkołą podstawową numer 30 jest fantastyczny ciąg, w sumie chodnik, zamknięta ulica. No tylko niestety jest tam problem, bo to jest główny dojazd do szkoły na rowerach. Jeszcze niedawno to odcinek był oznaczony jako znakiem zakaz ruchu, czyli zgodnie z prawem dzieci nie mogły tamtędy jechać rowerem. Dla nas to jest duży problem, bo ten ciąg jest bardzo szeroki, to jest dawna droga, więc około 5-6 metrów i spokojnie ci rowerzyści mogliby się tam poruszać, tym bardziej, że nie ma tam żadnych samochodów, ale zgodnie z prawem nie mogą. No i niestety kończy się to zazwyczaj tak, że te dzieciaki i tak tamtędy jeżdżą i od małego uczą się, że te przepisy trzeba jakby łamać. Kolejny taki przypadek mam pod szkołą podstawową numer 2, gdzie zrobiono pewną bardzo dobrą rzecz, właśnie ulicę dwukierunkową zamieniono na jednokierunkową, tylko zapomniano jednej rzeczy, że ta ulica jednokierunkowa powoduje, że dzieci nie mogą dojechać do szkoły rowerem albo z niej wrócić. Ulica jest też po raz kolejny bardzo szeroka, zmieściłby się tam tak zwany kontrapas, czyli pas, na którym dzieci mogłyby sobie spokojnie jechać pod prąd naprzeciwko samochodom, byłoby to bezpieczne, każdy by miał swoją przestrzeń, ale tego nie zrobiono. Jak to się skończyło? Zgodnie z przepisami dzieci powinny dojeżdżać do szkoły ruchliwą ulicą Mickiewicza, gdzie jest pan stopek, czyli jakby widzimy problem, że jest tam niebezpiecznie, a tak naprawdę w praktyce wygląda to tak, że dzieciaki albo jeżdżą pod prąd pojezdni, albo jeżdżą chodnikiem. To są takie największe problemy, z którymi się spotykamy pod szkołami. Ja bym też chciał zaapelować, żeby Urząd Miasta, bo tu może nie sam pan dyrektor, konsultował projekty nowych szkół. Kilka lat temu oddano szkołę na Sławinku. Popełniono tam kilka błędów. Teraz projektowano szkołę na Brylowej. Na ile mogliśmy, zgłaszaliśmy nasze uwagi, ale właśnie po raz kolejny popełniono błędy. Super, że do szkoły da się dojechać bezpośrednio drogą rowerową. Pod szkołą pojawiły się stojaki rowerowe, ale znowu mamy pewne problemy. Do szkoły się dojeżdża drogą dwukierunkową. Jest tam parking, czyli znowu mamy miejsce, w którym jakby ktoś podjeżdża, parkuje, dziecko wysiada i ten ktoś zaczyna z miejsca parkingowego cofać. Nie widzi, co się dzieje z tyłu i to jest sytuacja, w której można potrącić dzieci, szczególnie te mniejsze dzieci, których w tylnej szybie nie widać. Wystarczyło zrobić tam ulicę jednokierunkową właśnie z taką strefą kiss and ride, o co od samego początku zabiegaliśmy. No niestety nie udało się tego zrobić. Inna rzecz, co zauważyliśmy pod wieloma szkołami, jakby połączenie drogi publicznej ze szkołą często jest problematyczne dla wszystkich, którzy poruszają się na kółkach, na rolkach, na hulajnogach, na rowerach. Chodzi o to, że po prostu sam wjazd do szkoły jest bardzo wąski, jest zazwyczaj furtka o szerokości 90 cm. To ja powiem tak, to nawet w sytuacji, kiedy wszyscy będą pieszo, ale cokolwiek się złego wydarzy w szkole, zacznie się pożar, cokolwiek, nastąpi ewakuacja, to będzie bardzo ciasny punkt i punkt, który naprawdę jest niebezpieczny. Ja nie wiem, dlaczego przy nowych szkołach robi się tak wąskie jakby dojścia do szkół. I często w tych miejscach także pojawiają się pewnego rodzaju progi, czyli jakby nie możemy dojechać sobie na kółeczkach bezpiecznie pod szkołę gładką nawierzchnią. No lista rzeczywiście długa, ale może pan dyrektor na gorąco chciałby skomentować. Bardzo chętnie bym chciał na gorąco, zwłaszcza, że z wieloma tutaj uwagami absolutnie się nie zgadzam. Nie zgadzam się i jako dyrektor wydziału, jako pracownik zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego, nie zgadzam się także jako mieszkaniec miasta czy rodzic małoletniego dziecka. Temat tak od końca może. Szkoła przy ulicy Brylowej. Częściowo się zgodzę, ona była szybko projektowana, czy popełniono takie błędy, które są zgłaszane, no to nim nie rozstrzygać. Natomiast musimy pamiętać o tym, że szkoła znajduje się przy drodze ulicy Brylowej, która jest pewną osią odciążającą, docelowo będzie osią odciążającą dla ulicy Jana Pawła II, drogą obsługującą dość duże osiedle, cały czas się rozbudowujące. Wprowadzenie tam ruchu jednokierunkowego z perspektywy swobody ruchu, no to Ja tego absolutnie nie widzę. Oczywiście podejmowanie działań dla poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza tu w rejonie szkoły, są i będą czynione. I ten parking, na który pan Krzysztof narzeka, moim zdaniem uratował tam sytuację, bo jest to ogrodzony parking wydzielony, po którym dzieciaki już idą bezpośrednio do szkoły, nie stykając się z innymi uczestnikami ruchu drogowego.
Co do szerokości furtek, jakichś tam progów w nich, no to w tej kwestii się nie wypowiadam. Dopytam pana Krzysztofa, szkoła podstawowa numer 2 to jest na rogu Mickiewicza i Nadrzecznej, tak? Tak. Mamy przygotowany już projekt wprowadzenia tam kontraruchu drogowego. W chwili obecnej kończymy, finalizujemy pracę ogólnie przy około 20 ulicach wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, przepraszam, kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych. Rozpatrujemy i ulice 150-metrowe, ale też i całe zespoły ulic, także wydaje mi się, że pod koniec roku już damy to, upublicznimy. Na razie tylko tą Nadrzeczną zdradzam, skoro była poruszana. Jeszcze bym chciał wrócić do przykładu szkoły podstawowej numer 30 na osiedlu Naukowskich. Ten temat był zgłaszany przez społeczników, chyba nawet przez pana Krzysztofa albo któregoś z kolegów. Wydaje mi się, że dosyć szeroko korespondencji, dosyć szeroko wyjaśniliśmy, dlaczego nie widzimy tam możliwości wprowadzenia ruchu rowerowego. Ten chodnik, ta ulica jest chodnikiem i jest bezpośrednio przyległa do szkoły na całej długości tej szkoły i przez dzieci z całego osiedla niestety jest wykorzystywana jako plac zabaw. Tam dzieci uczą się jeździć rowerem, hulajnogą na wrotkach, tam dzieci malują kredą, tam dzieci siedzą na krawężnikach, tam dzieci wybiegają z placu zabaw, tam dzieci ganiają do sklepów. Panie Krzysztof, jest całym szacunkiem, ale ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której tamtędy dodatkowo wpuszczamy nawet spokojnie jadącego rowerzystę, bo to będzie po prostu zagrożenie dla tych dzieci, które tam się znajdują przez 8-9 miesięcy w roku. Wiem to doskonale, bo moja córka chodzi do tej szkoły, odprowadzam ją co jakiś czas, a już na pewno bawimy się w tym miejscu i wielokrotnie obserwowałem sytuacje takie, gdzie na pewno nieodpowiedzialny, to zdecydowanie tak trzeba podkreślić, nieodpowiedzialny rowerzysta bardzo szybko przejeżdżał tamtędy wśród bawiących się dzieci. Także usankcjonowanie tego jako drogi dla rowerów, nawet w szczytnym celu, w tym miejscu i w tej konkretnej sytuacji uważam za kompletnie niezrozumiałe i zagrażające tym najmłodszym. Także to są też przykłady takie, że patrząc z jednej perspektywy widzimy jakieś ułatwienia, które bardzo chętnie byśmy wdrożyli, ale musimy patrzeć niestety szeroko. Także ten konkretny przykład jest właśnie przykładem takim, gdzie istniejąca infrastruktura mogłaby być zaadoptowana czy wykorzystywana w inny sposób, ale funkcja jaką pełni kompletnie to uniemożliwia. Krzysztof, komentarz? Znaczy, ja bym się może chciał odnieść do Berylowej, bo wydaje mi się, że pan dyrektor nie zrozumiał. Nie chodzi o drogę jednokierunkową na ulicy Berylowej, a na samym łączniku, na tym dojeździe do szkoły. Natomiast o parking, to mówię o parkingu przed terenem szkoły, ale właśnie cieszę się, że pan dyrektor mi przypomniał, bo ten parking, który znalazł się przed szkołą, też nie jest właśnie najlepszym rozwiązaniem. To już przechodziliśmy pod innymi szkołami. Ja powiem tak, to nie ja. To rodzice oceniają takie rozwiązania bardzo negatywnie. Jeśli przed samym wejściem do szkoły, gdzie wiadomo, że będzie w przypadku tej szkoły tysiące dzieciaków szły do szkoły, źle jest łączyć ruch pieszy i ruch rowerowy. I to nawet nie są moje zdania, ale rodziców, którzy szli 1 września tam zaprowadzić dzieci i pytali się, ale jak to, wchodzimy na teren szkoły i kończy się chodnik i wchodzimy na parking i nie bardzo potrafili jakby zrozumieć funkcję tej przestrzeni. Inna sprawa, że jakby z perspektywy też architektury, to jednak nie najlepiej wygląda. Parkingi przed szkołami powinny być lokalizowane dla samochodów raczej z tyłu szkoły, co w niektórych starszych szkołach w Lublinie jest realizowane i tam zazwyczaj rodzice wskazują, że jest to super rozwiązanie, bo nie ma właśnie kolizji między ruchem pieszym, a ruchem samochodów na parkingu, nawet jeśli są to samochody nauczycieli. A mam takie jeszcze pytanie do obu panów. Z czego to w ogóle wynika? No bo mamy szkołę na Berylowej, nową inwestycję. Ona mogłaby być w tym aspekcie akurat przemyślana dużo bardziej. Może, panie dyrektorze, zabrakło tu konsultacji po prostu nawet ze społecznikami, którzy jak widać mają opinię samych rodziców, którzy to no, znowu najlepiej wiedzą, co się dzieciakom nie podoba. Trudno mi się tak jednoznacznie odnieść do kwestii, jak była projektowana szkoła, bo jest to tak trochę poza moim podwórkiem. Oczywiście zawsze można coś zrobić lepiej, inaczej. Musimy też pamiętać o tym, że
Niektóre działania podejmowane są ad hoc, a niektóre wymagają dopiero, żeby troszeczkę czasu upłynęło. Ta szkoła jest, oczywiście jest to najnowsza szkoła, ale musimy też brać pod uwagę miejsce, w którym ona jest zlokalizowana. Ona obszarowo obejmuje bardzo duży teren miasta i też dużo dzieci w tej akurat szkole. No zresztą nie tylko w tej, ale w tej wyjątkowo, dzieci jest dowożonych. Te problemy, które tam funkcjonują, częściowo wynikają też z niedokończonego zagospodarowania całego tego obszaru, który wciąż jest jeszcze placem budowy, realizację przez deweloperów tam osiedli mieszkaniowych. Także i niedokończony jest układ drogowy, który w pewnym stopniu usprawni i ułatwi dojazd i opuszczenie terenu bezpośrednio związanego z tą szkołą. Także za samo zagospodarowanie podwórka w cudzysłowie szkoły, no to ja nie chcę się wypowiadać, natomiast pamiętajmy o tym, że no, miasto jest pewną żyjącą tkanką, też i musimy do pewnych zachowań czasami dorosnąć, czasami się przyzwyczaić. Musimy też pamiętać, że nie wszystko naraz da się zrealizować i tamten niepełny układ komunikacyjny, który w rejonie tej szkoły funkcjonuje, jest też tego przykładem. Jeżeli by były zrealizowane wszystkie drogi, pełną infrastrukturą ze ścieżkami rowerowymi, z bezpiecznymi chodnikami, przejściami dla pieszych, z zatokami postojowymi, może wtedy można by było zastanowić się nad wyznaczeniem chociażby tych czasowo zatok jako Kiss and Ride czy tego typu rozwiązania. To wszystko jest ciągle jeszcze przed nami. My cały czas też musimy się nauczyć zachowywać i stosować chociażby do obowiązujących przepisów prawa, co pan Krzysztof zresztą też podkreślił. Prowadzenie stref tempa 30 nie powoduje, że kierujący poruszają się z prędkością do 30 km na godzinę. Często są to sami rodzice dowożący dzieci, więc nie zawsze wszystko można osłupkować, nie zawsze wszędzie da się zastosować progi zwalniające czy inne fizyczne wygrodzenia. Wydaje mi się, że samo oznakowanie i stosowanie się do tego oznakowania wiele by poprawiło w naszych zachowaniach, a także w bezpieczeństwie dzieci. Krzysztof? To ja może pociągnę ten wątek jakby przestrzegania przepisów, bo mamy na przykład w Lublinie chociażby standardy rowerowe, które mówią, że wszystkie inwestycje związane z ruchem rowerowym powinny być konsultowane ze środowiskiem rowerowym. Tak się nie odbywa. Szkoła na Berylowej to jest przykład, gdzie wielokrotnie zwracaliśmy uwagi na takie podstawowe błędy projektowe, chociażby jak niewystarczającą liczbę stojaków i inne rzeczy, które się wydarzyły. Sytuacja w ogóle jest taka trochę kuriozalna, bo mamy w Lublinie standardy rowerowe, które mówią o tym, jak powinny wyglądać stojaki rowerowe. Standardy mają 10 lat i w dniu otwarcia szkoły stojaki były nie takie, jak powinny być. Czyli urzędnicy przez 10 lat nie nauczyli się zarządzania prezydenta, z drugiej strony nasze trzykrotne pisma nie przyniosły efektów. Te stojaki bardzo szybko poprawiono, ale jakby to pokazuje, że my się nie uczymy. Zbudowaliśmy poprzednią szkołę, były zgłaszane pewne uwagi, budujemy nową i nie wchodzi nam z automatu to, co można by poprawić. Też pytanie jakby, czym to jest spowodowane, bo mi ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że problem jest trochę właśnie na tym, że urzędnicy często chcą coś zrobić bardzo szybko i bardziej im zależy na tym, żeby to było zrobione, niż żeby to było zrobione dobrze, bo rzeczy, które można by tam poprawić na zewnątrz, no jest całkiem sporo. Co do wnętrza szkoły, nie wiem, nie wypowiem się, bo nie znam się na tym kompletnie. Być może jest fantastycznie i po prostu to miejsce na zewnątrz szkoły zostało sobie takim problemem, no ale na pewno pewnego rodzaju konsultacje by się tu przydały. Czy szerokie, czy wąskie, no to jest jakby kwestia dopracowania. Tak tylko dodam, że dzisiaj odczytam taką informację, bo pan prezydent Lublina przewidział, że teraz będą komisje dialogu obywatelskiego, gdzie obywatele będą mogli dyskutować z urzędnikami. No i pewne cztery organizacje poprosiły o stworzenie takiej komisji dialogu obywatelskiego i od pół roku nie dostali żadnej odpowiedzi. No to jakby pokazuje chyba też, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, znaczy nie jesteśmy. Urzędnicy nie są jeszcze ani gotowi, ani otwarci na tą partycypację. Panie dyrektorze, czy do tego tematu coś? Oczywiście. To od końca. A może od końca i od początku. A propos standardów, tak jest ten dokument i ja bym tutaj nie mówił tak jednoznacznie, jak pan Krzysztof przedstawia, że standardy nie są przestrzegane.
standardy są przestrzegane. Tam oczywiście każdy popełnia błędy i przykład tych stojaków jest ewidentnym błędem, bo nawet jakby tych standardów nie było, to już dawno temu stojaki powinny być stosowane tego typu, jak określone w standardach, czyli takie, które zabezpieczają ramę roweru, a nie tylko przednie koło. Jako przykład. Odnośnie samej kwestii partycypacji, to ja to znowu połączę temat istniejących standardów, bo ten dokument, miasto przystąpiło do jego zmiany i w tej chwili traktujemy już go troszeczkę jako dokument archiwalny, oczywiście wykorzystując te wszystkie doświadczenia i dobre praktyki w nim zawarte. Ale jako przykład partycypacji powiem tak, były prowadzone dwukrotnie też spotkania konsultacyjne w tym zakresie, w zakresie aktualizacji i objęcia standardami całej kwestii mobilności miejskiej. Na obu tych spotkaniach łącznie wzięło udział około 30 osób i z przykrością muszę poinformować, że nie było żadnego przedstawiciela czy osoby, która zgłaszała jakiekolwiek uwagi do opracowania tych dokumentów, więc panie Krzysztofie, no też popatrzmy na to w ten sposób. Nie zawsze każdy ma na wszystko czas. Oczywiście błędy popełniamy po obu stronach, ale znowu mówienie, że wszyscy urzędnicy są źli, niedobrzy i tylko patrzą, gdzie by tu popełnić błąd albo oszukać czy nagiąć, no to jest nadużyciem i tu niestety muszę bronić swojej koleżanki i kolegów, bo tak nie jest. Te dokumenty, które są opracowane i jest możliwość ich wdrażania czy stosowania, to jest robione. Tak samo jak przestrzeganie przepisów prawa. No nie, po to są urzędnicy, żeby tego pilnować. Krzysztof? Myślę, że nie ma sensu się odnosić, bo wolałbym porozmawiać jeszcze o tych bezpiecznych szkołach. Dobrze. Dobrze, mam takie pytanie, o którym zresztą pan dyrektor już mówił, ty też powiedziałeś słowo. Mianowicie w Poznaniu ostatnio uruchomiono taką pilotażową akcję zamykania dojazdów do szkół, no szczególnie w godzinach szczytu, czyli i porannego, i popołudniowego. No i mam pytanie chyba do pana dyrektora jako pierwszego, czy w Lublinie taka akcja miałaby rację bytu, no i czy państwo jako urzędnicy w ogóle bierzecie takie coś pod uwagę? Nie bierzemy pod uwagę tego typu działań czasowych na pewno, czyli wprowadzenia tydzień bezpiecznego dojścia do szkoły, czy jakby tam się to nie nazywało. Jeżeli będą możliwości zapewnienia bezpiecznego, czy tam bardziej bezpiecznego niż istniejące, dotarcia dzieciaków do szkoły, to będziemy wtedy wdrażali raczej działania szersze i docelowe. Tego typu rozwiązania, jak tak na szybko określone, czyli zamknijmy ulicę dojazdową i spowodujmy, że ci wszyscy rodzice wysadzą dzieciaki 200 metrów wcześniej czy pół kilometra wcześniej, na pewno w ten sposób nie doprowadzimy do niczego dobrego, bo problem, który w tej chwili jest zlokalizowany bezpośrednio pod szkołą, która jako taką infrastrukturę przez wiele lat wypracowaną posiada, po prostu przeniesiemy kilkadziesiąt czy kilkaset metrów dalej. My byśmy byli bardziej za rozwiązaniami pod tytułem przeanalizujmy całą drogę dotarcia dzieciaków do szkoły, przeanalizujmy te zachowania, które są naganne i które możemy wyeliminować, znajdźmy odpowiednie miejsce na te keys and righty, czy na bezpieczne pozostawienie, czy wygodne pozostawienie samochodów, żeby te 200, 100, 300 metrów ostatnie dzieci mogły spokojnie, swobodnie, nie narażeni na szybkie pojazdy do tej szkoły dojść. I w tą stronę chcemy pójść i w tą stronę chcemy działania nasze kierować, bo do tematu z zeszłego roku, czyli do tych audytów szkół chcemy powrócić. Jeżeli tylko będziemy mieli tego typu możliwości, to my ponowimy ten cały projekt. No mam nadzieję, że zachęcimy też i uczestników innych do udziału w tym programie, czy wspólnego, czy będą to dwa równoległe działania, ale w końcu siądziemy i wypracujemy jakieś pewne standardy czy kierunki. Musimy też pamiętać, że każda szkoła jest inna. Nie ma dwóch identycznych osiedli, nie ma dwóch identycznych szkół, nie ma dwóch identycznych dróg dojazdowych, więc to też powoduje, że na każdy problem musimy patrzeć inaczej. Nie możemy jednego rozwiązania powielać wszędzie, bo podejrzewam, że ich będzie tyle, ile mamy szkół do rozpatrzenia, szkół, przedszkoli i tego typu wszystkich ośrodków, bo tak samo musimy brać pod uwagę domy kultury, czy ogólnie miejsca, do których te dzieciaki regularnie przychodzą.
Bardzo proszę, Krzysztof. Też uważam, że tymczasowe rozwiązania nie są najlepsze, chociaż ten eksperyment w Poznaniu jest ciekawy pod tym kątem, że to nie jest rozwiązanie, jakby ta tymczasowość nie jest na stałe, ale to jest taki, to się nazywa miejski eksperyment, czyli zamykamy tą ulicę pod szkołą, żeby zobaczyć, co się wydarzy, czy to przyniesie nam zamierzone efekty, czy nie, a jeśli będzie pozytywne rozwiązanie, to możemy je wdrożyć na stałe. To jest coś, czego w Lublinie brakuje chyba we wszystkich sferach zarządzania miastem. Rzadko się coś najpierw prototypuje, tak to się ładnie nazywa, żeby sprawdzić, czy to działa. Bo o wiele łatwiej sprawdzić, czy coś działa, niż coś wdrożyć i później powiedzieć, no jednak to nie zadziałało, albo nie robić nic, mówiąc, to nie zadziała, a może zadziała, można by to sprawdzić. Na pewno są szkoły w Lublinie, pod którymi można by bardzo szybko, łatwo i efektywnie ograniczyć ruch pod szkołami. Tutaj pan dyrektor wspominał o szkole, to jest chyba numer 44 na dawnej ulicy, no nie, na Kruczkowskiego, dawna ulica. Rzeczywiście tam to jest w ogóle taki trochę dziwny przykład, bo to ta ulica pod samą szkołą to tak naprawdę jest taki chodnik i kiedy to osiedle powstawało, no to był chodnik. Z biegiem czasu rozwoju tych starszych osiedli, wiele tych szerokich chodników zamieniało się powoli na ulice dojazdowe, ciągi pieszojezdne, parkingi i tam naprawdę zamknięcie tej ulicy, która przypomnę jest ślepa, nie spowoduje żadnych problemów. Ale bym podał inny przykład ulicy, na przykład ulica Zuchów, tam jest szkoła podstawowa. O ile dobrze pamiętam, tam swego czasu był ruch dwukierunkowy, teraz jest już ruch jednokierunkowy, ale ta ulica jest tak naprawdę na tyle krótka, że można ją zamknąć, bo pomimo tego, że tam jest ruch w tym momencie jednokierunkowy, też często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, szczególnie takich, że w tych godzinach szczytu jednak rodzice tam parkują po obu stronach i te dzieci mają duży problem, żeby spod tej szkoły wyjść. Pod wieloma szkołami w Lublinie robi się takie strefy przy samym wyjściu, żeby te dzieci nie wybiegły na jezdnię, z drugiej strony, żeby samochody nie parkowały w samym wyjściu pod tą szkołę, ale te strefy są często bardzo wąskie i bardzo małe. Ja na przykład w takich miejscach bym widział, żeby nie zwężać chodnik tym ogrodzeniem, tylko zwężyć jezdnię do jednego pasa ruchu i uniemożliwić zatrzymanie się, ewentualnie zatrzymujemy się, dziecko wysiada i szybko odjeżdżamy. Ale na pewno prototypowanie to jest coś, co moglibyśmy w Lublinie spróbować we wszystkich strefach, także w zarządzaniu ruchem, żeby wdrożyć coś na jakiś czas, zobaczyć jak to działa, zastanowić się, co z tego wyniknie. Ale to jest to, też jakby to, co mówiłem o tych szkołach, że to też wymaga pewnego planowania, przyglądania się, wyciągania wniosków i działania też być może w jakimś stałym zespole, który po prostu będzie dany temat realizował. Bo jeśli dzisiaj zrealizuje ten temat urzędnik X, a za rok nie będzie go w urzędzie albo będzie zajmował się czym innym, no to wiadomo, że ta wiedza jakby nie zostanie w urzędzie, bo urząd to jakby nie jest tylko taka maszyna, która ma pewną wiedzę, to są przede wszystkim ludzie, którzy się tam znajdują. Panie dyrektorze, a co pan na prototypowanie? Znaczy, to jest ciekawa propozycja i znowu będę bronił i działań swoich i na pewno działań innych przedstawicieli miasta, bo może nie jest to takie typowe, nie jest to przeprowadzone w takiej formule, jak to było w Poznaniu, czyli zamknijmy i zobaczmy, co się stanie, bo ja jestem przeciwny tego typu działaniom. Jest to działanie na żywym organizmie i często, żeby sprawdzić, co się wydarzy, możemy spowodować wiele nieszczęść w okolicy, której nie rozpatrywaliśmy. Więc ja uważam, że bardziej powinniśmy skupić się na jakichś działaniach pilotażowych, nie przynoszących dużej szkody i dużych zmian na danych odcinkach i wtedy, jeżeli taki pilotaż się sprawdzi, to go rozszerzajmy i powielajmy. Jeżeli się nie sprawdzi, to albo go zostawmy na zasadzie eksperymentu, albo wróćmy do stanu pierwotnego. Więc tu ten pilotaż może inne spojrzenie mamy, natomiast na pewno trzeba działać, na pewno trzeba badać, na pewno trzeba obserwować. No, w kwestii Zuchów znowu moje stanowisko jest inne, ale to na pewno nie poprawimy bezpieczeństwa przy tej szkole samorozmową, więc tutaj niestety pozwolę sobie odstąpić od komentarzy. Panie dyrektorze, pytanie do pana od pani Ireny. Stojaki na Węglinie Południowym to problem, bo ich brakuje na przykład przy poczcie na Koralowej. O, no nie tylko na Węglinie Południowym i na pewno nie tylko przy poczcie. Tak jak stojaków rowerowych, tak ławek, koszy na śmieci, latarni i wielu typu elementów
czy bezpieczeństwa ruchu, czy chociażby obsługujących ruch pieszy, czy mnóstwo innych rzeczy brakuje. Ja bym proponował jednak zgłaszać tego typu uwagi o konkretnych brakach. Można i do nas, jako do wydziału w tym wypadku, my przekażemy te wnioski tam, gdzie można, tam, gdzie powinny trafić, można przekazać Radzie Dzielnicy, jak ona się do tego odniesie. Musimy też sprawdzić, to oczywiście nie każdy mieszkaniec potrafi i od tego ma urząd, sprawdzić, czy to jest teren. Ja podejrzewam, że przy samej poczcie może teren być własnością spółdzielni poczty czy kogokolwiek innego, a gmina może wydatkować środki finansowe tylko na swoich terenach, więc na pewno potrzebujemy informacji i od mieszkańców, i od społeczników, gdzie czego brakuje, ale no z drugiej strony nie mogę obiecać, że za pół roku to się pojawi, bo na pewno się nie wszystko pojawi. No, niestety ta kołderka finansowa, zwłaszcza w obecnej sytuacji, jest mocno krojona, ale chociażby ta informacja o brakujących stojakach rowerowych może nam pomóc przy wdrażaniu roweru miejskiego na najbliższy okres, bo chcemy tam też pewne eksperymenty poczynić i ta informacja na pewno nam się przyda. Im szybciej, tym lepiej. Dziękuję w imieniu pani Ireny. Porozmawiajmy teraz o tym, jak dzieci same mogą niejako o siebie zadbać. Krzysztof, bardzo proszę, zacznij. Czy są takie instrumenty, tu mam na myśli na przykład te pieszobusy, czyli ten taki oddolną inicjatywę, że dzieci się same jednoczą czy gromadzą i w grupie dochodzą do szkoły. Czy coś oprócz tego masz, badałeś, czy się spotkałeś z czymś podobnym? To może zacznę w ogóle od tego, czym są te pieszobusy, bo niektórzy mogą nie wiedzieć i nie zawsze są to jakby inicjatywy organizowane przez dzieci. Zazwyczaj zaczyna się od rodziców. Pieszobus to jest taka akcja, która polega na tym, że mamy autobus, ale pieszy. Czyli na przykład rodzic prowadzi swoje dziecko do szkoły i po drodze zbiera dzieci innych rodziców. Wymaga to pewnej formy organizacji, ale jest też znacznym ułatwieniem. To też powoduje, że na przykład nie cały czas jedna osoba musi prowadzić taki, powiedzmy, pieszobus, ale mogą to także prowadzić inni uczniowie. Przypomnę, że między 7 a 10 rokiem życia dzieci co do zasady nie mogą same poruszać się po drodze publicznej, ale mogą się już poruszać pod opieką innej osoby, która ma ukończony 10 rok życia. Być może jest to trochę jeszcze zbyt młody wiek, żeby podjąć się prowadzenia takiego pieszobusu, ale to pokazuje, że są pewne możliwości, tak, jak to organizować. Wyzwanie jest, jak to wdrożyć w życie, żeby to wszystko zadziałało. Ale co jeszcze się jakby wiąże z tymi pieszobusami, to jest to, że one często funkcjonują tam, gdzie są wyznaczone takie główne trasy dojścia do szkoły. Szkoła jest zazwyczaj w centrum i ma odprowadzone od niej kilka głównych tras, gdzie robi się wszystko, żeby bezpieczeństwo dzieci było jak najwyższe. Czyli na przykład na tej trasie przejścia są wyniesione, albo jest sygnalizacja świetlna, albo ruch jest dużo mniejszy, ten ruch jest ograniczony. Chodzi o to, żeby po prostu tych jakby rozwiązań, żeby rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego nie musiały być rozłożone na całym obszarze rejonu szkolnego, tylko na wybranych relacjach. Jakie są inne rozwiązania? Gdańsk teraz robił taką bardzo ciekawą kampanię społeczną, ona też jakby pokazuje, jak to wszystko wygląda, bo my tu sobie możemy mówić o tym, jak widzimy to bezpieczeństwo, pan dyrektor będzie widział ze swojej perspektywy, ja będę widział ze swojej rowerowej, uczniowie, rodzice widzą to jeszcze inaczej, a pytanie, co tak naprawdę widzą uczniowie, którzy idą do szkoły. I w Gdańsku zrobiono coś takiego, że dzieci wyposażono w kamery na głowie i później zmontowano z tego filmu, ale to jest też fantastyczne narzędzie badawcze, które nam pokazuje, gdzie dzieci nie zwracają uwagi na niebezpieczeństwa, co widzą, jak widzą i to wszystko jakby pozwala nam później rozwiązać te problemy dotyczące bezpieczeństwa. Ja może dodam taką garść statystyk, nie udało mi się jakby znaleźć informacji bezpośrednio dotyczących tego, ile zdarzeń drogowych ma miejsce pod szkołami, czyli to są nie tylko wypadki, gdzie ktoś podnosi obrażenia, ale także kolizje. I sytuacja wygląda tak, że w ostatnim roku osoby między 7 a 15 rokiem życia, czyli akurat wiek szkolny, były uczestnikami 15% wypadków, jeśli chodzi o pieszych, natomiast jeśli chodzi o rowerzystów, 18% wypadków, czyli jednak te wypadki z najmłodszymi także się zdarzają i trzeba podjąć jakieś działania, żeby tym wypadkom przeciwdziałać. Oczywiście pytania, co spowodowało ten wypadek i czy jakby można go było w jakiś sposób uniknąć.
To bym powiedział jeszcze może jednym działaniu, które robiliśmy też w ramach rowerowej szkoły, ale też już dużo wcześniej, była to praktyczna edukacja rowerowa. Widzimy pewien problem, że dzieci w szkołach uczą się na kartę rowerową, ale mają później problem, bo egzamin na kartę rowerową jest praktyczny i teoretyczny, ale praktyka zazwyczaj jest zdawana na placu za szkołą. W efekcie dzieci nie potrafią poruszać się w ruchu ulicznym, jeździć po jezdni, a nawet mamy takie sytuacje, w których dzieci znają znaki, wiedzą, co one znaczą, ale kiedy są już na drodze, nie potrafią się w ogóle odnaleźć w tej rzeczywistości, na przykład mają znak stop, doskonale wiedzą, że ten znak oznacza, że trzeba się zatrzymać, ale one tego nigdy nie robiły w rzeczywistości, więc jak już sobie jadą rowerem, widzą ten znak jest totalnie nic jakby nieznaczący i my bardzo dużo dzieciaków, kilka tysięcy tak naprawdę przez wiele lat, szkoliliśmy z tego, jak bezpiecznie poruszać się rowerem, bo problem jest jeszcze taki, nas nie ma kto nauczyć jeździć na rowerze, bo zazwyczaj nasi rodzice często nie jeździli tym rowerem albo jeździli chodnikiem, nie jeździli jezdnią, nie wiedzą, jak się zachować na ulicy i też nie znają wielu niebezpieczeństw, które są znane osobom, które na przykład jeżdżą przez cały rok. A naszym celem jakby jest to, żeby te dzieciaki dojeżdżały do szkoły przez cały rok. I tu się pochwalę, to też się udaje, to nie jest tak, że one tylko jeżdżą, kiedy jest rowerowa wiosna w maju, w kwietniu, ale też zimą pod szkołami widzimy, że te rowery też już się powoli pojawiają i w miarę rozwijania tej akcji myślę, że tych rowerów będzie coraz więcej i tak naprawdę trzeba te dzieciaki uczyć, bo one nie mają się od kogo nauczyć. Tu ciekawym rozwiązaniem mogą być te dzieciaki, jeszcze uczniowie, to nie tylko są dzieci, uczniowie szkół też sami od siebie mogliby się uczyć albo mogliby się organizować na przykład we wspólne grupy, które dojeżdżają do szkoły jedną drogą. Z naszego doświadczenia w trakcie edukacji rowerowej wynika, no, że duża grupa rowerzystów zawsze jest traktowana zupełnie inaczej i bym powiedział nawet, że jak jedzie duża grupa rowerzystów, a nawet 5-8 rowerzystów w wieku szkolnym, to kierowcy nagle mówią, hej, to jest pojazd uprzywilejowany, chociaż my tłumaczymy później też kierowcom, że to jest trochę problem, no bo dzieciaki wiedzą, że mają się zatrzymać, ustąpić pierwszeństwa, a zatrzymuje się kierowca i mówi, no ale jedźcie, bo was jest trochę więcej. No ale większa grupa to też jest większe jednak bezpieczeństwo. Panie dyrektorze, czy urząd ma zatem pomysł, jak te dzieci nauczyć albo może lepiej uświadomić, o tym bezpieczeństwie, o tym, jak bezpieczeństwo zachować i jak o samego siebie zadbać? Znaczy, na pewno chcemy kontynuować kampanię wiosenną dotyczącą i przyzwyczajania dzieciaków do docierania do szkoły w inny sposób niż samochodem rodziców. W ramach tej kampanii to, co Krzysztof zresztą podkreślał, były te zajęcia z edukacji rowerowej, one były fantastyczne. Ja kilkukrotnie celowo gdzieś tam w cudzysłowie z krzaków obserwowałem, jak wy dzieciaki uczycie jeździć tymi rowerami i to jest coś bezcennego i te uwagi zgłaszane, że czym innym jest nauka do karty rowerowej, że wkuwają dzieciaki te znaki, a potem mimo, że wiedzą, co to jest za znak, to zachowują się inaczej, bo nikt ich nie nauczył tego, jak się zachować, że przejeżdżając przez ulicę w poprzek z tego typu znakami trzeba się rozejrzeć, trzeba się zatrzymać. W ogóle jak się bezpiecznie czuć wśród innych uczestników ruchu drogowego, to jest to, do czego chcemy wrócić i mam nadzieję, że wrócimy. Oczywiście wszelkie akcje edukacyjne, gdzie do szkoły przychodzi policjant, strażnik miejski, tłumaczy, jak się zachowywać, jak bezpiecznie docierać do szkoły, także są pozytywne i tutaj miasto powinno tego typu działania wspierać i mam nadzieję, że wspiera. No, duża rola jest tutaj także i organizacji społecznych, takich jak chociażby reprezentujące, które reprezentuje Krzysztof, bo gmina działając jest ubrana w pewne ramy i w pewne obostrzenia i musi pilnować wielu takich aspektów zewnętrznych, a tutaj pole do popisu i możliwości stowarzyszeń, fundacji, tego typu organizacji NGO są niewspółmiernie większe. No, na pewno pozostaje kwestia finansowania czy współfinansowania tego typu działań. No, nie mnie o tym opowiadać. Ja bardziej w tej chwili mówię jako rodzic małoletniego dziecka niż konkretnie
przedstawiciel miasta, bo w kwestii tego, co robi miasto, czy mój wydział, no to już się wypowiedziałem. Krzysztof, czy słowo komentarza? Ja jeszcze może uzupełnię, bo wyszliśmy od tej, jak młodzież może się edukować nawzajem, a są jeszcze pewne działania miasta. Jest chociażby akcja Bezpieczna Zebra, ona się chyba nazywa, zainicjowana przez jednego z radnych. Ten projekt jest realizowany od dłuższego czasu w szkołach. Ja niestety mam taki problem, że nie bardzo wiem, o co w tym projekcie chodzi. I to jest moim zdaniem też pewien problem, że miasto nie bardzo się chwali tym, co robi. Wiem, że jest jakiś program Bezpieczna Zebra, ale na czym to do końca polega, nie wiemy. Wydaje mi się też, że to jest być może dobry moment na to, żeby Lublin wzorem innych miast zaczął myśleć o wydawaniu własnych materiałów edukacyjnych, właśnie takich materiałów szkoleniowych. Bo jedna rzecz to jest to, że na zebranie, na jakieś spotkanie w szkole przyjdzie policjant, przyjdzie strażnik miejski, ale ich jest ograniczona liczba, a można stworzyć materiały, które mogliby utrzymywać uczniowie, czy nawet wydrukować sobie w domu na zajęciach, z których mogliby korzystać nauczyciele. I to jest bardzo dużo rozwiązań, bo to można zacząć już nawet w przedszkolach, gdzie po prostu często zaczyna się od jakichś kolorowanek, które jakby dzieci uczą tych nawyków, jak się zachować w ruchu drogowym. No i jakby to kontynuować na coraz wyższe poziomy. I mam nadzieję też, że na przykład powoli miasto będzie tworzyło takie bezpieczne korytarze, które pokazują jak... bezpieczne korytarze jakby dojścia czy dojechania do szkoły. No tak, to Przyjazna Zebra, ten program się nazywa i to radnego Nowaka, o ile dobrze pamiętam. Zostawmy ten temat. Chciałbym jeszcze zapytać pana dyrektora przede wszystkim. W Urzędzie Miasta funkcjonuje taki zespół, on się nazywa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i nie wszyscy wiedzą, czym ten zespół się tak naprawdę zajmuje. Czy są jakieś owoce tej pracy? No i kto w nim zasiada, jeżeli pan dyrektor byłby łaskaw powiedzieć cokolwiek, to byłbym wdzięczny. Formalnie to nie jest zespół, to się chyba nazywa Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu, Bezpieczeństwa Analiz i Ruchu. My to ogólnie nazywamy zespołem BRD. Ona jest ciałem doradczym prezydenta. W skład przedstawicieli wchodzi dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym Mobilnością, pan Dariusz Działo. Wchodzi chyba zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, pan Radosław Żukiewicz, i z tego co dobrze pamiętam, pan komendant Straży Miejskiej Jacek Kucharczyk. To są osoby tak jakby powołane na mocy porozumienia też o współpracy policji i prezydenta miasta, powołane do tego zespołu. W skład zespołu wchodzą oczywiście także i przedstawiciele Straży Miejskiej Policji, to już było mówione, ale także Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Transportu Miejskiego czy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W pracach zespołu czy w spotkaniach zespołu uczestniczą także przedstawiciele zarządcy drogi. Efekty pracy. W zasadzie większość wniosków policji, które były zgłaszane dotyczące nieprawidłowości oznakowania czy jakichś usystematyzowania tego oznakowania, zostały bądź z końcem zeszłego roku lub jeszcze w tym roku zrealizowane. Kilka usprawnień w ruchu drogowym zostało wprowadzonych, między innymi kwestie kontraruchu rowerowego i parę tego typu rzeczy w ścisłym centrum, tam gdzie podejmowaliśmy jakieś większe działania, nie wiem, pierwszy z brzegu ulica Dolna Panny Marii, to też jest efekt pracy tego zespołu. Ogólnie spotykamy się i rozmawiamy, co w mieście należałoby zmienić, czy w pracy sygnalizacji, czy w przeznaczeniu buspasów, czy w wyznaczaniu nowych buspasów. Może nie skupiamy się aż tak głęboko, czy nie rozstrzygamy kwestii jakiegoś jednego przejścia dla pieszych, czy jednej wysepki kanalizującej na skrzyżowaniu, bo raczej określamy kierunki, raczej określamy działania szersze, ale wydaje mi się, że te spotkania, mamy przedstawiciela, mamy my jako przedstawiciele zarządzającego ruchem, mamy przedstawicieli zarządcy drogi, mamy przedstawicieli przewoźników transportu publicznego.
mamy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców, co daje nam pewną platformę do dyskusji z różnymi kierunkami, różnymi wnioskami, wzajemnie ścierającymi się. Także protokoły, nie wiem, czy one są udostępniane, czy nie. Na pewno na wniosek są udostępniane protokoły. I te wnioski, które komisja czy ten zespół dedykował do dalszej pracy, są realizowane w większości przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. Krzysztof, czy ty miałeś kontakt, styczność z tym zespołem nazywanym też komisją albo odwrotnie? Miałem. To komisja. Komisja, formalnie tak. Dwa razy miałem styczność z tym. Pierwszy raz to, gdy jakiś czas temu składaliśmy skargę do Rady Miasta, że pewne organy partycypacyjne, które miały funkcjonować, chodzi tu dokładnie o Radę Ruchu Rowerowego, że jej nie ma i w odpowiedzi na to usłyszałem, czyli to miał być organ, w którym z jednej strony mieli być urzędnicy, z drugiej strony przedstawiciele rowerzystów, że tego nie ma, to właśnie usłyszałem, że jest ta Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i to, co pan dyrektor powiedział, tam w ogóle nie ma jakby przedstawicieli strony społecznej. I ja się zapoznałem z tymi protokołami właśnie pod kątem przygotowania się do tej bezpiecznej drogi do szkoły, czy jakieś działania były w tym zakresie realizowane. No i co mnie zasmuciło, że niestety nie było tam jakby żadnych działań dotyczących bezpieczeństwa pod szkołami. A z drugiej strony nie widziałem tam też zbyt dużo spraw dotyczących ruchu pieszego czy ruchu rowerowego. A nawet to, co jakby najbardziej mnie tam zaskoczyło, to, że ten zespół z nazwy zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego w wielu kwestiach zajmuje się jednak płynnością ruchu drogowego. A wiadomo, że jeśli płynność ruchu drogowego, no to ktoś na tym musi ucierpieć. Panie dyrektorze. Absolutnie się nie zgadzam, zwłaszcza z ostatnią częścią wypowiedzi. Tu płynność ruchu, a to, czy komuś się coś daje, czy zabiera, to są tak rozbieżne rzeczy i tak na dwóch różnych półkach po obu stronach ściany leżące, że nawet nie sposób mi się do tego odnieść. Te protokoły, które są udostępniane, one tylko tak jakby główne intencje przemawiają i tak skupiamy się na kwestiach płynności tego ruchu, bo tam, gdzie ta płynność ruchu jest zachowana, tam mamy mało zdarzeń w zakresie wypadków czy kolizji, bo tam, gdzie ruch jest tamowany, tam to generuje pewne niewłaściwe zachowania, których konsekwencją są wypadki czy inne wykroczenia. Nie zgodzę się także z tym, że nie rozmawiamy o kwestiach rowerowych. Może one w tych udostępnionych panu protokołach nie są jakoś tam szczególnie uwypuklone, ale muszę powiedzieć, że ostatni zespół w zasadzie przynajmniej w połowie to się skupił na tego typu zadaniach, bo omawialiśmy właśnie program tych kilkunastu już przygotowanych kontraruchów rowerowych i tam spór był przede wszystkim natury formalnej i prawnej pomiędzy nami jako jednostką wdrażającą, a organami opiniotwórczymi. Więc no, to też nie jest tak, że wszystko, co jest przelane na papier, to jest to, co jest w rzeczywistości. Odnośnie braku tam przedstawicieli grupy społecznej, nie to wyrokować. Moim zdaniem nie w każdym tego typu gremium muszą brać udział przedstawiciele, tak jak w tym wypadku, czy Porozumienia Rowerowego, czy chociażby Fundacji Wolności. Jest to ciało doradcze prezydenta i prezydent tutaj określił udział i wcale to nie dyskwalifikuje tego organu jako organu jakiegoś ułomnego, bo nie jest w pełni reprezentowany społecznie. No, nie każde ciało doradcze musi przedstawicieli z zewnątrz zawierać. Odnośnie tej rady, o której pan Krzysztof. Ja nie wiem, dlaczego taka rada nie powstała. Wiele lat pracuję w mieście, nigdy nie słyszałem o tym, że ona ma się w ogóle pojawić. Tłumaczenie na komisji czy później na sesji nie było, że rada nie powstała, bo jest ta komisja. Było tłumaczeniem, że miasto podejmuje różne działania różnymi
różnymi krokami, różnymi rękoma, czy różnie się zachowując. I istnienie tej komisji było przedstawione jako równowaga w pewnym stopniu, a nie jako zastępstwo dla tamtej rady. No, wydaje mi się, panie Krzysztofie, że taka była retoryka tamtej wypowiedzi. Nikt nie mówił, że skoro jest komisja, to nie musi być rady. To było pokazane, że te działania, które podejmować miałaby rada ta na podstawie, już nie pamiętam którego dokumentu, z powodzeniem są wypełniane przez inne ciała doradcze, czy inne instytucje, czy chociażby pracowników Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. Ale wydaje mi się też, że drążenie tematu, co jest zapisane w dokumentach, do których zmiany miasto przystąpiło, no też nie posunie nas do przodu. Może skupmy się na tym, żeby zapisy w nowych dokumentach były już na tyle jednoznaczne i na tyle korzystne dla wszystkich stron, żebyśmy nie musieli za 2 czy za 3 lata spotkać się na kolejnej sesji, czy wręcz na wiosnę i rozmawiać o tym, że nowo powstały dokument nie jest realizowany przez Urząd Miasta. Może napiszmy go wspólnie tak, żeby on był realizowany przez miasto. Jeżeli zapiszemy tam konieczność powołania ciała doradczego, to zaraz po uchwaleniu tego dokumentu powołajmy to ciało doradcze. Jeżeli ono ma opiniować każdy projekt, to niech opiniuje każdy projekt. Może na tym się skupmy, a nie cofajmy na tym, co przez wiele lat niewłaściwie funkcjonowało, bo ja uważam, że w tym miejscu, w którym się znajdujemy, powinniśmy podejmować działania, żeby to, co się wydarzy, było prawidłowe, a nie rozstrzygać, kto jest winny za coś, co się nie wydarzyło wcześniej. Krzysztof? Ja bym podobnie wolał wrócić jednak do tej dyskusji jeszcze o bezpieczeństwie pod szkołami, a nie o jakichś niestaskach. Tym bardziej, że pan dyrektor mówi o tym, że nowy dokument na pewno będzie realizowany, dlatego że stary nie był. No nie. Demonizuje pan, panie Krzysztofie, i tu nie wiem na jakiej podstawie wysuwa tego wniosku. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Jestem odpowiedzialny za powstanie tego dokumentu. Mam nadzieję, że będę jego współautorem. I chociażby z tego powodu będę czynił wszelkie starania, żeby on był realizowany, a nie dlatego, że stary był nierealizowany, bo wbrew temu, co pan twierdzi, ja uważam, że w sporej części był realizowany. Ale może faktycznie skupmy się na tematyce spotkania, bo rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieciaków i zróbmy wszystko, żeby to bezpieczeństwo poprawić. Dobrze, panowie, czy epidemia koronawirusa, mimo tego, że dzieci do szkoły, jak wiadomo, nie chodzą, wpłynęła w jakiś sposób na starania, przemyślenia czy zabiegi miasta w tym aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa? Pan dyrektor, bardzo proszę. Czy sama epidemia dała nam ciekawe obserwacje odnośnie zachowań w ruchu drogowym, bo z jednej strony tych uczestników tego ruchu było znacząco mniej. Z drugiej strony pewnych grup użytkowników, w tym chociażby ruchu rowerowego, było znacząco więcej. Może na tle po prostu innych w ten sposób można to było zaobserwować. Na pewno zmieniliśmy swoje zachowania. Ja zmieniłem chociażby tak. Ja bardzo dużo korzystałem z transportu publicznego. W chwili obecnej raczej korzystam z niego rzadziej z różnych powodów. Nie ma dzieciaków do szkoły, więc nie ma tych problemów dojeżdżania, dowożenia tych dzieci. Z drugiej strony na ulicach mamy mniej samochodów, więc też i co niektórzy kierowcy potrafią to wykorzystać w niewłaściwy oczywiście sposób. Czy sama pandemia i te zachowania społeczne, to co niektóre miasta podjęły pewne działania, Kraków na przykład bardzo ciekawe rozwiązania przyjął. Wydaje mi się, że my jeszcze nie jesteśmy do tego typu działań gotowi, chociaż wykorzystując tą sytuację podejmujemy działania na razie może porządkowe, czy jakieś tam określające kierunki działań na przyszłość, ale sama pandemia, czy sama nieobecność dzieci, no jakoś tam szczególnie naszych kierunków nie zmieniła, bo my posiłkujemy się cały czas danymi sprzed pandemii i o ruchu, i o niewłaściwych zachowaniach i to próbujemy przez ten czas nadgonić. Jeżeli to nam się sprawdzi, no to wtedy zrobimy kolejny krok do przodu. Krzysztof, a jakie są twoje obserwacje jako aktywisty, jak ta pandemia, epidemia wpłynęła na bezpieczeństwo dzieci? Czy w ogóle wpłynęła?
Nie słychać cię, musisz sobie mikrofon włączyć. Już, przepraszam. Na bezpieczeństwo dzieci wpłynęła pod tym kątem, że kiedy zaczęła się zdalna edukacja, to dzieci nie wychodzą z domu, więc są teoretycznie bezpieczniej. Bezpieczniejsze. Ja bym chciał jednak pomyśleć o tym, co będzie w przyszłości, która jakby jest niepewna, nie wiadomo kiedy nastąpi, ale już widać, że bardzo wpłynęła na finanse samorządów i będzie wpływała w dalszym ciągu. Przede wszystkim transport publiczny bardzo dostanie finansowo, straci finansowo pod tym kątem, że w tym momencie jeździ dużo mniej ludzi, był okres, kiedy tych ludzi jeździło bardzo mało, były obostrzenia. To też sprawiło, że ludzie chyba mogli utracić częściowo zaufanie do tego środka transportu. Pytanie na to, na co to się przełoży w przyszłości. I tutaj niestety moim zdaniem bardzo widać brak danych. Miasta, które posiadają liczniki ruchu, czyli liczniki ruchu rowerowego, widocznie widzą, że ruch rowerowy na najważniejszych ciągach wzrósł rok do roku, czyli to, że w tym roku mamy koronawirus, spowodował, że dużo osób przesiadło się na rowery. Pytanie, w którą stronę to pójdzie? Niestety w Lublinie nie mamy takich danych, więc ciężko wyrokować, czy jakby ta zmiana dotknęła też Lublina, ale wydaje mi się, że w najbliższych czasach jakby może iść dalsze obcięcie kursów komunikacji miejskiej. I gdzieś, jeśli dzieci wrócą do szkoły, gdzieś będą musiały się pomieścić. Pytanie jakby, co im wtedy zaoferujemy? Czy będą musieli ich podwozić rodzice samochodem, czy będziemy ich zachęcać do innych form transportu? Przypomnę też, że w Lublinie uczniowie szkół nie płacą za przejazdy jakby. To już wcześniej przyniosło jakby dwa efekty. Po pierwsze spadły wpływy z biletów od tej grupy, a z drugiej strony więcej dzieciaków zaczęło jeździć autobusem. To też moim zdaniem był pewien, z mojej perspektywy, jako osoby zachęcającej do jeżdżenia rowerem, negatywny aspekt, bo też jednak trochę dzieciaków zrezygnowało z jeżdżenia rowerem na rzecz jeżdżenia autobusem. A jeżdżenie rowerem nie tylko uczymy tego, bo to jest coś naszym zdaniem fajnego, ale też z tego powodu, że w Polsce mamy problem z epidemią otyłości. Teraz, kiedy dzieciaki siedzą w szkołach, siedzą w domach, a nie w szkołach, no to jeszcze jakby bardziej może być to odczuwalne w perspektywie długoterminowej, bo dzieci się nie ruszają, odzwyczajają się też od tego ruchu i to się może w przyszłości przenieść. A jakby rower jest taką minimalną porcją ruchu każdego dnia, jeśli dojeżdża się nim do szkoły, i dlatego do tego zachęcaliśmy. Podsumowując, jakby co będzie, nie wiem, ale wydaje mi się, że te miasta, które w tym momencie inwestują w infrastrukturę rowerową, to naprawdę dostaną z tego duży zwrot. Miasta, które tego nie robią, no nie będą miały efektów. Pytanie jakby, w którym kierunku pójdzie Lublin. W tym momencie jakby za dużo dla tego, żeby zachęcić mieszkańców Lublina do jazdy rowerem, się nie wydarzyło. No w tym roku jakby powstał ten kontrapas na ulicy Dolnej Panny Marii. On jakoś diametralnej zmiany w poruszaniu się rowerzystów nie wnosi. Są w Lublinie od lat znane problemy, które należałoby szybko rozwiązać. Nie są to kosztowne rozwiązania. Pytanie, co będzie dalej? Na pewno na plus w przyszłym roku będzie otwarcie Alei Racławickich, Poniatowskiego, chociaż tam też są problemy, no ale problemem pozostanie też ulica Lipowa, która powinna być dojazdem do centrum, a tam niestety rowerzyści będą musieli jechać środkowym pasem ruchu, czyli w porównaniu do tego, co było przed remontem, ich sytuacja się jednak pogorszy. Panie dyrektorze, konkluzja? Konkluzja jest taka, że miasto, konkretnie Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, pracuje nad wieloma rzeczami, niektóre kończymy, niektóre czekają na realizację, o niektórych celowo nie mówimy, więc to nie jest też tak, że to, czego nie widać w tej chwili. Oczywiście nie chwalimy się, bo to też nie o to chodzi. To, czego nie widać, to nie znaczy, że te problemy nie są rozwiązane. Problemy, o których mówił Krzysztof, znane są i jemu, i mi. Zresztą wielokrotnie o wielu tematach wspólnie rozmawialiśmy, jak jakiś dojazd, zwłaszcza do centrum, rozwiązać. I część z tych działań, mam nadzieję, że się wydarzy. Częściowo skupiamy się na pewnej osi, jaką będzie w przyszłym roku Aleja Racławicka i tutaj chcemy wykorzystać ten potencjał, ale idziemy też i w innych kierunkach. Musimy też pamiętać, że
miasto jako miasto powinno patrzeć no, dosyć holistycznie na kwestię ruchu drogowego i no, my się skupiamy na zrównoważonej mobilności jako całej, więc tutaj użytkownik chociażby transportu publicznego jest dla nas też użytkownikiem pozytywnym jak najbardziej, bo każdy, kto wysiądzie z samochodu jest dla miasta wartością dodaną, tak? Krzysztof skupia się na ruchu rowerowym, bo to jest to, na czym, do czego on dąży. Ja będę bronił kwestii takich, że miasto podejmuje wiele działań, może niewidocznych, może niewystarczających, to tu się zgodzę, że mogą one jest w chwili obecnej być niewystarczające, że oczekiwania od wielu lat są i jeszcze przez wiele lat będą, ale nie możemy też mówić o tym, że nie wykorzystujemy tej sytuacji, bo wykorzystujemy i mam nadzieję, że w niedługim czasie częścią przynajmniej z tych efektów tej pracy, efektów tego wykorzystywania będziemy mogli się pochwalić. Może nie w zakresie twardej infrastruktury, ale sprawy związane ze zmianami w organizacji ruchu także wiele dobrego mogą wnieść. Panowie, zbliżamy się do końca, ale proszę Krzysztof, jeżeli chcesz skomentować jeszcze słowa pana dyrektora, to... Ja czekam z niecierpliwością na wdrożenie tych działań, no też jakby z panem dyrektorem współpracuję od początku, odkąd jest jeszcze wcześniej w Wydziale Planowania, był w Zarządzie Drugi Mostów. No i dużo przez te kilka lat słyszałem, niewiele się wdrażało. Jednak jako przedstawiciela organizacji rowerowej niepokoi mnie to, że takie zmiany nie są jednak konsultowane ze środowiskiem rowerowym. No i też jakby widzę taki problem, znaczy może zobaczę taki problem, pytanie jakby skąd te rozwiązania się wzięły, na jakie problemy odpowiadają i czy później będzie to sprawdzone, czy te rozwiązania przyniosły efekty, bo w zeszłym roku też sprawdziliśmy jak zachowują się rowerzyści po prostu na pewnych rozwiązaniach, które drogowcy im robią, z których są zmuszeni jakby korzystać. No i na przykład na drodze Męczenników Majdanka kończy nam się ścieżka rowerowa, droga rowerowa, którą możemy jechać praktycznie od granicy miasta w kierunku centrum, kończy nam się przed centrum i zrzuca rowerzystę na środkowy pas ruchu. No jak my sprawdziliśmy, praktycznie nikt nie jedzie tam zgodnie z przepisami i nie jest to jakby jakoś mocno zadziwiające, bo my zawsze mówimy, że rowerzystą może być osoba od 10 roku życia, aż do śmierci i ta infrastruktura rowerową trzeba projektować pod każdy ten typ rowerzystów i w sytuacji, kiedy zrzucamy taką 11-letnią Alę na środek ulicy, żeby jechała tam zgodnie z przepisami, no to chyba coś jest jednak nie tak. No, podsumowując, czekam z niecierpliwością na te usprawnienia ruchu rowerowego. Na pewno w jakiś sposób się odniesiemy do tego, co o nich sądzimy. Można by to zrobić dużo wcześniej, ale jak widzę, nie ma takiej woli ze strony urzędników, no bo w końcu tak naprawdę to my jako rowerzyści będziemy z tego korzystali, a niekoniecznie ta osoba, która to zaprojektowała i pytanie, jak to wszystko zadziała. No i tu może jeszcze w temacie tej szkoły, no my jesteśmy otwarci do tego, żeby pomóc. I co? Panie dyrektorze. Tak, nie wiem z której strony zacząć, bo pan Krzysztof i wytyka błędy i chwali. Może nieświadomie chyba do końca, bo no skoro jednak od prawie granic miasta do obiektu kolejowego, a konkretnie do skrzyżowania ulicy Droga Męczenników Majdanka z Wrońską i Garbarską można tym rowerem dojechać, no to jednak coś to niedobre miasto przez te parę lat zbudowało. To jako przykład oczywiście podaję. Dlaczego tam się skończyło? Bo tam się skończył zakres inwestycji. Nikt nie pomyślał na etapie wtedy tworzenia tej inwestycji, jak rozstrzygnąć ten problem. Nikt nie wziął pod uwagę tworzenia buspasów. Nie przypominam sobie także pomysłów, które mogły z zewnątrz urzędu się pojawić, jak problem rozstrzygnąć. Ja mogę powiedzieć w ten sposób. W zasadzie od powstania wydziału, ponieważ jeden z pracowników wydziału jest osoba często korzystająca z tego odcinka. Jesteśmy żywotnie tym zainteresowani. Mamy wiele rzeczy na głowie, ale także i o tym nie zapominamy.
Pomysły, te, które do tej pory udało nam się wypracować, wymagają niestety dosyć sporych nakładów finansowych, którymi nie dysponujemy i dlatego nie wdrażamy. Ja jestem zwolennikiem działań miękkich, tam gdzie możemy tworzyć uwspólnione przestrzenie, gdzie wygenerowanie danych rozwiązań to jest tylko koszt w cudzysłowie wiaderka farby i kilku znaków, to ja będę zwolennikiem tego typu działań, bo one są najszybsze, najprostsze i wykorzystujące potencjał przyległego terenu. Ja cały czas jestem otwarty na sugestie i na propozycje wprowadzenia jakichś zmian, ale nie na zasadzie zróbmy połączenie północ-południe, bo to jest żadna informacja. Jednak od tak doświadczonych partnerów, jak chociażby porozumienie rowerowe, oczekiwalibyśmy tego, co kilkukrotnie się wydarzyło, czyli siadaliśmy przy stole, przy mapach i z kredkami, ołówkami rysowaliśmy pewne rozwiązanie i sprawdzaliśmy, czy to da się wdrożyć, czy nie ma pewnych jakichś obostrzeń natury chociażby własnościowej, bo infrastrukturalnie czy technicznie to jest to wszystko do przeskoczenia. Ja bym w tą stronę szedł zarówno z rozwojem infrastruktury rowerowej, czy infrastruktury pieszej, bo tak jak Krzysztof mówi, że rowerzystą są osoby od 10 do 100 lat, to ja powiem inaczej, każdy z nas jest pieszy, tak? Bo czy na rower, czy do autobusu, czy do samochodu też na piechotę trzeba dojść, więc tu musimy patrzeć na wiele czynników, ale jeżeli będziemy w tym samym kierunku szli, ten sam cel będzie nam przyświeca, to na pewno wcześniej czy później siądziemy, spotkamy i te nasze pomysły skoordynujemy i miejmy nadzieję, wyjdzie coś z tego lepszego niż z dwóch odrębnych tematów. Panowie, no skoro jest wola i zgoda z obu stron, to ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Niezgoda, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta. Dziękuję również, kłaniam się. Krzysztof Kowalik, członek Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Porozumienie rowerowe również bardzo, Krzysztof, dziękuję. Dziękuję. Filip Karman również dziękuję i zapraszam na jutrzejszą rozmowę o mieście. Będziemy rozmawiać o strategii Lublin 2030. Panowie, raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia.